Ja już kilka razy coś takiego powiedziałam i to się nigdy nie sprawdziło. Także wydaje mi się, ja to powiedziałam jakby bez premedytacji, żeby skupić na sobie uwagę i uwaga, kończę karierę, zabukujcie mnie. Ale ja naprawdę myślałam, że kończę karierę, także mogę tylko... ja nie słyszałam, żeby Ania tak powiedziała, ale jeśli tak powiedziała, to pewnie tak czuła. Może ma jakieś inne plany, może chce założyć rodzinę, może ma coś tam w głowie, o czym nie wiemy. Ja mogę tylko to uszanować. Też kilka razy powiedziałam, że kończę karierę i nigdy jej nie skończyłam. Więc wybaczmy to Ani, jeśli ona nie skończy kariery, bo tak się właśnie, takie życie pisze scenariusze. Czasami tak się dzieje, że coś mówimy, a potem się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Jeszcze planujesz zostać na rynku trochę? Ja już nic nie mówię po prostu, tak? Przyjedzie jakiś rycerz na białym rumaku i zabierze mnie z tego rynku, to z nim pojadę. Ale jak nie, no to zostanę, dopóki się nie zestarzeję zupełnie.